Będą występować dzieci z naszej parafii pod dyrekcją naszej katechetki, organistki i przygrywać będzie nam orkiestra nasza parafialna. Chciałam powitać naszego nowego pana wójta Marka Pietruszki i przewodniczącą rady Brygida Więcek i księdza proboszcza. Pochwalony Jezus Chrystus. Ja się cieszył, żeby już pora w kościele była, aby połowa tego, co tu dzisiaj jest, wiecie, tam tej rodzinie świętej się pokłonić, zaśpiewać rzeczywiście tak z serca. Pan z wami. Niech was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Błogosławmy Panu. Czas otrzeć łzy i uśmiechnąć się. W ten jedyny dzień pojednania dzień, choć tylko dziś, w ten świąteczny dzień. Zanudzał się w międzyczasie. Wyglądaj przez okno. Gdy zobaczysz pierwszą gwiazdkę, rozpoczniemy Wigilię. Mama próbowała znaleźć chłopcu jakieś zajęcie. Choinka była przepiękna. Wisiały na niej łańcuchy i zabawki, które Maciek zrobił razem z mamą. A na samym czubku drzewka tata zawiesił złotą gwiazdkę. Wszyscy odświętnie ubrani usiedli przy stole. A w zasadzie prawie wszyscy. Maciek siedział przy choince. Mamo, tam są jakieś paczki. Cały czas myślał o prezentach. Potem wszyscy dzielili się okładkiem i składali sobie życzenia. A potem jeszcze musiał zjeść barszcz i pierogi. W końcu tata pozwolił mu rozpakować kolorowe paczki. Interesował go jedynie nowy samochód. Przez resztę wieczoru bawił się tylko nim. Wziął go nawet do łóżka. W środku nocy Maciek obudził się niespodziewanie. Nie płacz, powiedział mały aniołek. Chłopiec zobaczył w dali malutkie światełko. Odważnie pobiegł przed siebie. Nie było łatwo. Gwiazda świeciła jasno, a jej ogon wyraźnie wskazywał na drewnianą szopę. Drzwi szopy były otwarte. Maciek przecisnął się przez stadko owiec. W środku było trochę ludzi i zwierząt. Wszyscy patrzyli na małe dziecko, które spokojnie spało w żubku. Święty Józef, bo to właśnie on zaczepił chłopca, uśmiechnął się. Na razie jest mały, ale urośnie. Jeszcze poznasz, że to on jest twoim najlepszym przyjacielem. Mamo, wyszeptał Maciek, już wiem, co jest najważniejsze w te święta. Powłoka pognieciona, plakat się sypie. Nie pamiętam tej sztuki. Uwaga, ludzie! Oto choinki, jaka nowiutka. Skąd się tu wzięłaś? Ze sklepu, moje panie, ze sklepu. Co mi się tak przyglądacie? Spadaj, najlepiej, żeby się zbiła. Wy jesteście po prostu stare. Teraz nie macie nic do gadania. To ja będę zajmować najwspanialsze miejsce na choince. No możecie wisieć, ale na dole. Jak ci trzepnę, to brokat z tej pięknej buźki odleci. Jestem nową bombką. Teraz ja będę ozdabiać choinkę. Mnie będą podziwiać. I co? Myślisz, że jesteś najważniejsza w czasie świąt? A nie widać? Kolenda, kolenda, hej kolenda, to czas. To
Kto poprzeje rączeta, to schronienie mu da. Ej, kolęda, kolęda, ej, kolędy to czas. Kto poprzeje rączeta, to schronienie mu da. Widać, że to prostaki, tandetne błyskotki. Coś ci powiedziała? Ty! Uwaga, spokój! Górę gwiazda Jezusowi w obłoku, w obłoku. Józef z Panną asystują przy boku, przy boku. Hejże ino dylwy, nam narodził się Bóg, dziecina w Betlejem, w Betlejem. Hejże ino dylwy, nam narodził się Bóg, dziecina w Betlejem, w Betlejem. Trzeba poszukać czuba. Jeszcze go tu nie ma? Bardzo. Nareszcie. Nowa, podejdź do mnie. Myślisz, że będziesz w centrum, tak? No, chyba to oczywiste. Nic bardziej fałszywego. Udzielę ci pierwszej lekcji. Święta nie są ważne, wątki i prezenty. I skoro ozdoby choinkowe doszły do porozumienia, to może być wesoła nowina, bo dzisiaj w Betlejem narodził się Pan Jezus. Po niemiecku, sztylena.